Uwaga. Jeżeli ja teraz ukuję się w palec nożem, to gdzie ja czuję ten ból? Gdzie powstaje ból? No oczywiście w palcu. No oczywiście, głupie pytanie. Nie, pytanie nie jest głupie. Pytanie jest z natury. Jak ten ból jest tam generowany? W tym, że mnie ten paluch boli. Jak to jest? Czemu ja czuję ból? A czemu czuję, że się sparzyłem? Jak ten mój palec to odróżnia? Kochani, jeżeli ja się ukuję w palec, to ja wcale w palcu nie czuję bólu. Z palca jest wysyłany sygnał elektryczny. Nerwami z lewego palca do prawej półkuli. I tu w prawej półkuli mózgu jest coś takiego jak mapa lewej strony ciała. I tam na tej mapie lewej strony ciała jest między innymi palec. I tam na tablicy rozdzielczej zapala się czerwona żabrówka, ukłucie. Mogłaby się zapalić również niebieska, poparzenie lub na przykład zielona, zimno. Tam, tu w mózgu, ból odczuwany jest w mózgu. Jasne? Niejasne. To wytłumaczę. Droga, kochana, szanowna pochwiczanko, jeżeli odczuwasz ból, to ten ból odczuwasz w mózgu, nie przy wejściu do pochwy. I to znaczy, że twoja pochwica nie jest w pochwie, tylko jest w mózgu. Czemu? Bo gdyby istniała taka choroba palczyca, wiem, pokazuję palczyca, po to pokazuję na tym palcu, w ten palec się ukułem. Wiem. I takiej choroby jak palczyca nie ma. I dlatego informuję. Jeżeli któraś z was nie słyszała jeszcze o czymś takim jak ból fantomowy, to niech zajrzy do Wikipedii. Ból fantomowy to jest ból odczuwany po amputacji kończyny. Odczuwa się ból z kończyny, która nie istnieje. Nie ma stopy, a cukrzyk nadal odczuwa potworne swędzenie i się nie może podrapać, bo mu stopę amputowali i on się podrapać nie może. I teraz uwaga, bo teraz będzie ciekawe. Czyli skoro mój mózg może odczuwać ból, mimo że nie ma bodźca, to może również się okazać, że to działa też w drugą stronę. Że również bodziec może nie powodować bólu. I taka niewrażliwość na ból jest też możliwa do wywołania. Chociażby przy użyciu hipnozy. I to jest stosowane czasami przez niektórych, chociażby światowej sławy lub krajowej sławy dentystów. Potrafią wyjaśnić, że teraz boleć nie będzie, będzie boleć za chwilę. I jeszcze niektórzy mają rację. A teraz, uwaga, teraz przechodzę do sedna sprawy. Teraz będzie ciekawe. Teraz wyciągnę wniosek. Czyli jeżeli nauczyliśmy się jakiejś czynności automatycznej, na przykład jedzenia zupy, to teraz my potrafimy tę zupę jeść również identycznie przy użyciu widelca. Wykonywać te same ruchy. Uwaga, ja wiem, że to teraz jest skomplikowane, ale to znaczy, że
istnieje coś takiego jak fobia. Fobia jest to sytuacja niedokończonej piosenki, niedokończonego refrenu. To znaczy, boisz się pająka, boisz się, że ten pająk wejdzie na ciebie i ci zrobi krzywdę. I w tym momencie przerywasz całe myślenie, no bo się potwornie boisz pająka. Ale gdybyś sobie wyobraziła, kochana, że ten pająk, ten wstrętny, okropny pająk wchodzi ci na rękę i swoimi wstrętnymi, odrażającymi czułkami łazi ci po łapce i za chwilę planuje cię ugryźć, a ty po prostu bierzesz go, chlap, to zakończyłabyś definitywnie raz na zawsze swój lęk przed pająkami. I to jest genialna metoda. Jeżeli chcesz, żeby cię nie męczyła melodia, którą słyszysz w głowie od 2 tygodni, to wystarczy, że dokończysz słuchania tej melodii i ci przejdzie. I dlatego informuję cię, droga pochwiczanko, ponieważ jesteś niezwykle, niezwykle inteligentną, pojętną osobą. Wyobraź sobie, że tę samą technikę można zastosować w przypadku pochwicy. Po prostu tak jak z pająkiem, w pewnym momencie chlap i wyparowuje lęk przed tym, że nie dokończę mówić. Kochana, ponieważ dzisiaj są moje urodziny, to dzisiaj postanowiłem ci przekazać największą tajemnicę, jak można wyjść z pochwicy.